Są wykonywane różne ruchy poranne na kempingu i tu się pokazuje, wreszcie się pokazuje góra. Wyruszyliśmy. Cholera jasna w góry. Na razie będziemy szli wzdłuż, kawałeczek wzdłuż jeziora, a potem nad rzeką do wodospadu Slapslavica. Savica. Savica. O, tu ile mają piwa. No i potem zobaczymy, jak się będziemy czuli. Albo jeszcze kawałek dalej do takiego jeziorka, albo to po prostu wrócimy. Już tak wygląda kemping. No i super wygląda. Super. Pokazuję tak, bo tam trzeba było iść. A my idziemy. Czekaj. Idziemy bardzo dobrą drogą. Idziemy drogą oznakowaną. To znaczy, że na pewno się zgubimy. To pewne, ale co przeżyjemy, to nasze. No, góry zaczynają mi się podobać. Szczególnie Alpy Julijskie sobie upodobałem. No tutaj są liczydła. Oczywiście służące do liczenia owiec. No dobrze. A tam jeszcze jakieś dzwonki. Z boku szemrze potok. No to tak wygląda szlak. No bardzo ładnie ten szlak. Zadzwoń, Ania, ten dzwonek, żeby wszyscy usłyszeli, jak szczerze mówiąc, słabo on dzwoni. No, tutaj doszliśmy do jakiegoś potoku, który bardzo pięknie sobie szemrze i ma czyściutką wodę. Teraz musimy przejść na drugą stronę, ale to już nie będę tego pokazywał. A, tam jest mostek, to nie musimy przejść od razu. Tutaj mamy wodę urokliwie zieloną. Niezwykle urokliwie zieloną. I te kolory, a to nie jest woda, to jest dno. Ja myślałam, że to są porosty, a to jest dno. A to są, to jest kolor wody. A tam jakiś mostek. Chyba z czasów rzymskich. A tu jeszcze w drugą stronę odwinę. Te góry są bardzo apetyczne. Ciekawe, jaki będzie widok ze szczytu. No nie mam pojęcia. Obawiam się, że pozostanę bez tego pojęcia. Tu doszliśmy do takiej wioseczki, gdzie panowie budują dom. Ho, ho, ho.
pod słońce to wygląda. A tam w tym przysmyku koło chmur widać jezioro, nad którym jesteśmy. Tutaj taka prościutka szopka, ale jest fajna rynna. Drewniana. Ania zdejmuje kwiatki. Teraz ja zdejmę kwiatek. Tutaj już skręciliśmy z takiej asfaltowej drogi na drogę taką, jaką widać, która zaczyna się niebezpiecznie wznosić. Ania gdzieś tam zniknęła z przodu. No ale ona jak kozica pomyka. Mimo że jest, umówmy się, 2 tygodnie ode mnie starsza. To ja idę wolniej. No, ktoś by powiedział, że stateczniej. To jest miejsce, jakie widać, napić też się można. Słabo tutaj widać, ale pod nami jakieś 30 metrów szumi woda. A nad nami skały, turnie. Ania ma jakiś pomysł. Ania ma jakiś pomysł. Zobaczymy jaki. Tylko pokazuję, że to jest jezioro. Cholera, godzina 30 minut. A jeszcze na Kocia przy Triglaw jeziori 3 godziny 15. No, wolę Kocia przy Savici 100 metrów. Wybieram to. Dochodzimy. Dochodzimy do jakiegoś pierdu mostku. Mostka. Mostku. Pod którym łączą się dwie strugi. Kolory zaczynają być już jesienne. A z tej strony widzimy wspaniałe, wielkie głazy. A tutaj żeśmy jeszcze doszli przed tym wodospadem do ostatniego parkingu z jakimiś schroniskami, na które też można było przyjechać, na który można było przyjechać. I wtedy mielibyśmy 15 minut. No i jak zwykle tuż przed celem stoi bramka, na której trzeba
uiścić drobną opłatę. Drobną opłatę, tym razem w wysokości jedynych 3 euro za osobę. Taki charakter lasu, który trzeba by pokazać. Slapsawica. Siedzimy sobie. Może się zaprezentuję, jak może jest. Za nią na ławeczce. Siedzimy sobie za nią na ławeczce. I jak dwa gołąbki. Ja już chyba zaraz umrę. No i doszliśmy gdzieś. Gdzie jest cholernie wysoko. Tam daleko widać nasz kemping, łódź. Ten szopę na łodzie, to tam hen w dole. Co prawda wyżej są jeszcze góry, ale to już taki mniej istotny szczyt. My jesteśmy bardzo wysoko, ale jeszcze nie doszliśmy do tego wodospadu. Tam z przodu gdzieś kuska Ania pędzi. Tam gościu sobie siedział na ławeczce i czytał książkę. Brama z drzewa. No już jesteśmy pod samym Slapsławicem. Czy jakoś podobnie. Pod tym wodospadem. Zakręt naszej drogi. Kuska Ania siedzi sobie, czeka. Jeżeli nie umrę do tej ławki, to chyba już dojdę do końca. No. Zostało już pewnie niewiele. Co? Nad jezioro już mi opowiesz. No i ja wam chłopy powiem, żeśmy doszli. To jest ten zapierający dech w piersiach wodospad. Slapsawica. Na samą górę pójdziemy jutro. Tutaj widzę jeszcze jakąś budowlę. Myślę, że tutaj za dobrych czasów to można było zejść, bo teraz jest tutaj furtka. Za dobrych czasów można było zejść tą dróżką i się wykąpać. Tam na dole jest nasz kemping. Ania ogląda wszystko przez lornetkę i mówi, że statku nie ma. Popłynął na jezioro.
jest jeden z tych niewielu momentów, gdzie jesteśmy sami. Trzeba to wykorzystać, filmując ten piękny krajobraz bez ludzi. A jednocześnie trzeba bardzo uważać, żeby nie polecieć na nos na tych stromych schodach. Chciałbym wskazać wszystkim widzom na ławeczkę, na której można posiedzieć i piwko wypić. A tutaj powolutku zbliżamy się do miejsca, gdzie obrabowano nas z 6 euro, zanim potem próbowano zabić mnie przynajmniej tym podejściem. Taki straszny most tutaj jest, z trupich czaszek, zdaje się. Nie, to nie są trupie czaszki, są po prostu kamienie w kształcie trupich czaszek. Widzę, że masz ochotę na mnie. Nie. No właściwie nie tyle szybowicę, tylko ja bym podróżką i śliwkami, więc... Ale śliwka najciemniejsza, więc może to. A tam to wysiłki. No nie wiem. A moje ulubione kulki. No, teraz schodzimy na piwo, a może na kawę. Teraz Ania tutaj pije piwko i rozmyśla o swojej zaćmie. To jest oko z zaćmą, to jest bez zaćmy. To z zaćmą, to bez zaćmy. Chciałem tutaj zrobić osę pijaczkę, która była w tym kuflu, ale tylko się pozwala zrobić Ania. O! Ania też pijaczka.